Szanowni Państwo, aby stwierdzić, czy z jakiegoś zdania lub zdań wynika inne zdanie, potrzebna jest często wiedza z różnorodnych dziedzin. Aby stwierdzić na przykład, czy z tego, że Jan był w Paryżu, wynika, że Jan był we Francji, trzeba wiedzieć, że Paryż leży we Francji. Aby stwierdzić z tego, że z tego, że dziś jest wtorek, wynika, że jutro będzie środa, trzeba znać następstwo dni tygodnia. Aby z kolei stwierdzić, że z tego, że Jan jest młodszy od Anny, wynika, że Anna jest starsza od Jana, Trzeba znać pojęcia takie jak starszy i młodszy. Zwróćmy uwagę, że czasami do określenia wynikania logicznego taka rozległa wiedza nie jest konieczna. Jest tak wtedy, kiedy pomiędzy przesłankami a wnioskiem zachodzi tzw. relacja tzw. wynikania logicznego. Aby stwierdzić, czy zachodzi wynikanie logiczne, wystarczy znajomość znaczenia tzw. stałych logicznych, czyli wyrażeń takich jak każdy jest, żaden nie jest, niektóre są, niektóre nie są i lub. Jeśli to, wtedy i tylko wtedy nieprawda, że. Wyjaśnijmy to na przykładzie. Czy ze zdania każdy pies jest ssakiem wynika zdanie niektóre ssaki są psami? Oczywiście, że tak. Nie jest bowiem możliwe, aby każdy pies był ssakiem, a niektóre ssaki nie były psami. Mówiąc inaczej, jeżeli prawdą jest, że każdy pies jest ssakiem, to prawdą musi być, że niektóre ssaki są psami. Zauważmy jednak, że aby stwierdzić, że wynikanie tutaj zachodzi, nie musimy widzieć nic o, o stakach i psach. Wystarczy, że rozumiemy zwroty każdy jest i niektóre są. To, że wynikanie tutaj zachodzi, przesądzone jest przez to, że pierwsze zdanie opiera się na schemacie każde A jest B, a drugie na schemacie niektóre B są A. Cokolwiek podstawimy do tych schematów za zmienne A i B, zawsze będzie tak, że jeżeli prawdą jest zdanie oparte na schemacie każde A jest B, to prawdą będzie również zdanie oparte na schemacie: Niektóre B są A. Na przykład: Każdy dąb jest drzewem, zatem niektóre drzewa są dębami. Każdy student prawa jest studentem, zatem niektórzy studenci są studentami prawa. Każdy poseł jest politykiem, zatem niektórzy politycy są posłami. Krótko mówiąc, niezależnie od tego, co wstawimy za A i B, Zawsze poprawne będzie wnioskowanie o formie. Każde A jest B, zatem niektóre B są A. O tym, że do określenia wynikania logicznego nie jest potrzebna żadna inna wiedza poza znajomością stałych logicznych, w tym przypadku wyrażeń każdy jest i niektóre są, może przekonać następujący przykład. Czy ze zdania każdy pertel jest antycem wynika zdanie niektóre antyce są pertelami? Każdy pertel jest antycem, zatem... Niektóre antyce są pertelami. Moi mili, po chwili zastanowienia każdy na pewno prawidłowo odpowie, że to wnioskowanie jest poprawne. Jak dochodzimy do takiej odpowiedzi, skoro nie wiemy, co to są pertyle i antyce? Otóż nic o takich dziwnych bytach nie musimy wiedzieć. To, że mówiące o nich wnioskowanie jest poprawne, zagwarantowane jest bowiem przez jego formę. Każde A jest B, zatem niektóre B są A. I <grym> Wynikanie, które uzależnione jest od takich jak powyższe schematów zdań, w których to schematach kluczową rolę odgrywają stałe logiczne, czyli np. wyrażenia każdy jest, niektóre są, nazywamy wynikaniem logicznym. Jak widzimy, aby stwierdzić, czy zachodzi wynikanie logiczne, nie musimy badać całych sformułowanych w języku naturalnym wnioskowań. Wystarczy, że zajmiemy się schematami tych wnioskowań. Drodzy Państwo, Logicy opracowali różne systemy, na gruncie których można badać, czy pewne wnioskowanie jest poprawne. Przykładowo sylogistyka zajmuje się wnioskowaniami zbudowanymi ze zdań, w których występują takie stałe logiczne jak każdy jest, żaden nie jest, niektóre są, niektóre nie są. Natomiast za obecne w tych schematach zmienne możemy wstawiać nazwy. Na gruncie sylogistyki możemy na przykład zbadać poprawność następującego wnioskowania. Żaden artysta nie jest abstynentem. Niektórzy logicy są artystami. Zatem niektórzy logicy nie są abstynentami. Zwróćmy zatem uwagę na problematykę klasycznego rachunku zdań. Jest to system, w ramach którego schematy budowane są z takich stałych logicznych, jak nieprawda, że i lub jeśli to, Wtedy i tylko wtedy, gdy. Natomiast za obecne w takich schematach zmienne możemy wstawiać zdania. Korzystając z narzędzi rachunku zdań, możemy na przykład sprawdzić, czy poprawne jest następujące wnioskowanie. Włamywacz dostał się do domu frontowymi drzwiami lub przez ogród. Gdyby włamywacz dostał się do domu przez ogród, to zostawiłby ślady na śniegu. Włamywacz nie zostawił śladów na śniegu. Zatem. Włamywarz dostał się do domu frontowymi drzwiami. W kolejnych wykładach przyjrzymy się bliżej zagadnieniom z logistyki i klasycznego rachunku zdań. Tymczasem przejdźmy do podsumowania. Wynikanie logiczne uzależnione jest od schematów zdań, w których kluczową rolę odgrywają tzw. stałe logiczne. Stałe logiczne to wyrażenia takie jak każdy jest, żaden nie jest, niektóre są, niektóre nie są i lub jeśli to wtedy i tylko wtedy, gdy nieprawda że. Aby stwierdzić, czy wynikanie logiczne zachodzi, wystarczy znajomość znaczenia stałych logicznych.